Jedną z nowości tegorocznych damowskich jest guma FZ Longhorn w rozmiarze 18 cm. Jest to doskonale znana guma wszystkim w rozmiarach mniejszych. Szczególnie bardzo upodobali sobie łowcy sandaczy i okoni. Guma charakteryzuje się dużą miękkością i ten 18-centymetrowy rozmiar myślę, że spodoba się bardzo szczupakom, co zamierzamy tu udowodnić. Myślę, że jesienne sandacze nie pogardzą tą gumką. Zbrojona może być wielorako, natomiast ja zbroję ją pod szczupaka dozbrojką u góry, w momencie kiedy mamy troszeczkę zielska. Kotwiczka na dozbrojce jest u góry przyczepiona i lepiej to zupełnie działa. Nie czepia się zielska i bardzo dobrze da się to prowadzić. Drugim sposobem zbrojenia jest tradycyjna główka jigowa, z tym, że jest jedna uwaga. Hak główki nie powinien być zbyt długi, ponieważ Longhorn lubi właśnie takie troszeczkę krótsze uzbrojenie ze względu na to, że jest wąski, nie pracuje tak bokami i wtedy pięknie nadrabia to ogonem. I ogon powoduje, że te i boczki też lepiej mienią się w wodzie. Tutaj do tej wielkości, do 18-centymetrowej gumy zakładam hak 7.0 i to w zupełności wystarcza. Jeżeli szczupak uderzy tak zbrojoną gumę, na pewno znajdzie się ona w jego pysku. Tym bardziej, że szczupak ma tendencję do tego, aby łapać przynętę w pół. Longhorna w rozmiarze 18 cm można zbroić na wiele sposobów, natomiast ja zbroję ją na dwa sposoby. Jednym z nich jest kotwiczka do zbrojka zakładana od góry do główki wkręcanej w gumę. Jest to świetny sposób na łowienie w zarośniętych częściach jezior, tam gdzie rośliny przyhaczają się często, kotwiczki woblerów na przykład, czy w obrotówek, wahadłówek. Tutaj ta guma będzie dużo lepiej omijała te wszystkie zielska i skuteczność zacięcia będzie tak samo dobra, jak i przy każdej innej przynęcie. No i jak już pooglądaliśmy sobie tą przynętę, to czas by było wrzucić ją do wody. Na głębokiej wodzie trzeba jednak tutaj opuścić tą gumę. Ona jest lekko zbrojona teraz w 10 gram główkę. Sama guma jest dosyć wyporna. Materiał jest wyporny i trzeba poczekać troszeczkę, aż opadnie na dno. I prowadzenie tak naprawdę Longhorn lubi podbijanie, lubi spadać i falować ogonem, ale można to robić na wiele różnych sposobów. Czasami takie leniwe prowadzenie, zwykłe, jak to mówią niektórzy, po dziadkowemu, tak samo fajnie wabi szczupaki i prowokuje je do ataku. Ja lubię podbijać na raz, na dwa. Ta guma pracuje zawsze, po prostu zawsze. Pierwszy z czterech. No, ładna ryba. Ależ one są tu silne. Ja pierniczę. Rozmiar podobny. Kapitalne. Nie? Silne ryby jak diabli. Szwedzkie, szkierowe czy inne są mizernymi wojownikami przy tym, co tutaj się dzieje. No idzie w dno jak wściekły. Jest już tu blisko.
podziękował. Bęk! Rozstrzelana Holandia. Bardzo ładna, silna przede wszystkim holenderska ryba uderzyła w longhorna, którego prezentowałem, dozbrojonego kotwiczką. Guma 18 cm cała zniknęła w paszczy tego szczupaka. Dał mi dużo radości. Waleczny ryby, bardzo waleczny.